Widzowie z tej strony, ja czyli Zombiaczek i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Moi drodzy, jeśli chcecie tego teksturpaka, którego używałem w tym odcinku, tego teksturpaka z tymi waszymi kochanymi marchewkami, moi drodzy, to musi być pod tym odcinkiem 1000 lajków, tak, 1000 lajków, zostawić tutaj subskrypcję, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem i napisać w komentarzu coś ciekawego, napiszcie w komentarzu coś ciekawego. No i co, przypominam, że z kodem Zombiaczek, moi drodzy, ma się 10% zniżki na produkty Genesis, także zapraszam na stronę Genesis, kupujcie z moim kodem, bo jest spoko. No i zapraszam was po prostu do oglądania. Elo! Dobra, moi drodzy, tepam do kolejnego ziomka, oni kukewsą. Zobaczymy, gdzie mnie tepnie. Mam nadzieję, że to nie będą nogi. I tepną mnie na wyrównaną klepę. O, to fajnie. A Kefson to jest, ja go chyba znam. On budował kolejkę, tak. To jest ziomek, który, moi drodzy, kolejkę zbudował ostatnio na streamku, którą sobie jeździliśmy. To też pewnie dlatego on mnie tepnął na wyrównaną klepę. Tak w ogóle nie skojarzyłem na początku, ale dobra. Tak po gildii, widzowie, tutaj i teraz po tym skinie z tą maską mi się po prostu przypomniało. No dobra, gość chyba, no nie jest Kefson, niestety tutaj, znaczy niestety, stety, no znaczy do nas. Nie jest za dobry. W ogóle przy tym poprzednim tepnięciu straciłem 60 rankingu, bo oni mieli dosyć chyba mały ranking. Ja też nie mam jakiegoś dużego rankingu, mam 1300, miałem chyba 1500 już dzisiaj, ale po live, widzowie, i takich różnych rzeczach, perypetiak, ten ranking się trochę, że tak powiem, mi spadł. Czy on jest na koksie? Tak, on chyba jest na koksie, z tego co mi się wydaje, bo panią w ogóle padła swoją drogą. Tak, on jest na koksiku, no dobra, dziwnie on to zrobił, bo zjadł dwa koksy pod rząd, zobacz, jeszcze mam banie. Na 111 hit, więc no Kefson tutaj zbyt potężnym przeciwnikiem nie jest. No dobra, ale spróbujmy go zabić, żeby jeszcze nie było tak, wiecie, czasami teoretycznie gorsi, znaczy słabsi w Filipinie zabijają i to jest najgorsze. Ale Kefson spoko morda, fajną kolejeczkę zbudował. Dobra, zjadł ostatniego koksika, dałem jeszcze 9 refów koksa, 10 sekund regenki. No będzie to kompletna dominacja, że tak powiem, po prostu na to wychodzi. Ja nie Kefson, dobra, zjemy sobie koksika szybko. Dobra, on ma chyba jakieś 8 refili jeszcze. Ja mam koksa, co zjadłem. Mam 26 sekund regenki. On ma tej regenki około 15 sekund. Przydałby się, żebym seta zmienił. Chociaż on powinien pierwszy set paść. Czyżby uciekał? Taktykę teraz na łuk zastosował. No właśnie, on zmienia sobie seta, o tym co mówiłem. O Jezu, klatę przypadkowo ściągłem, tego nie chciałem robić. Panie Kefson, gdzie pan jest? Tutaj pan jest. Dobra, oj. O ty kurde, Kefsonik. O ty, dobra, zjadę refila. Ty, czy on będzie uciekał? Oj, chyba robi oro, no to nie fajnie z jego strony, że robi oro. Nie, on nie rzucił perły, wydawało mi się, że on jakąś rzucił perłę, czy coś takiego. Dobra, padły mu buty. No i GG, Kefson co zdedał, główka moja. Dosłownie moja główka. Dobra, GG, Kefsonik zdedał, nie wiem, czy to była jakaś gilia. Nie, nie ma to gili, to go tepnę po prostu po itemy, a my zaraz tepamy do kolejnej osoby. Moi drodzy, tepam do kolejnego ziomka, jest to chyba typek Oniku Chopin 19, z tego co mi się wydaje. Oj, ma incognito, tak, chyba Chopin 19 on miał, jak do niego tepałem. Ktoś on to wyrzucił, antynogi wyrzucił, co on, czemu on wyrzucił antynogi? Dobra, tepną mnie na swój kuboid. On jest sam w gili, ma taki pokczampowy kuboid zrobiony. Wow, też jestem w szoku, że zrobił sobie taki fajny kuboid, tym bardziej, że on jest sam w gili. Ja zazwyczaj gram sam, to mi się kuboidów nie chce budować. Nie wiem czemu, bo i tak nie przebiło mi, wychodzę z założenia, że lepiej sobie wpisać to regeneruj, jak już jest, niż budować kuboidy. O kurde, ale że gościu mnie tak strefuje, nie wiem czy mam jakiś knoka czy co? O kurde bele. Ty, bez jaj, widzowie, on jest sam gili, ale on się wydaje dobry jakiś, bo... Nie, on musi mieć miec z knokiem na bank. Typek ma chyba miec z knokiem, żeby mnie tak odrzucał? No nie wiem, spróbujemy jakoś go... Ty, no patrzcie, jak on mnie odrzuca, ja pierdzielę. No jeszcze z łukiem do mnie strzela. Wy ty fy. No z 5-2 się tak na bank nie odlatuje. Aż tak mało w tego Minecrafta nie gram. W sensie z czystej 5-2 to tak się tylko z knokiem odlatuje po prostu. No nie wiem, dobra, zjadę refila sobie gościu. Nie wiem, jestem ciekaw tego, dobra. Aj, gdyby, kurde, może pół serca mniej miał, no nie wiem na ile on zjadł. Zastanawiam się, ciekawe w sumie na ile on zjadł tego refila. Wydaje mi się, że na dość małej ilości serca mógł zjeść tego refila, ponieważ chociaż nie, bo zaczął mi teraz przyszedł dwa hity i zabrał tylko półtora serca. No nie wiem, nie wiem na jakiej ilości zjadł tego refila serca, ale wydaje mi się, że dosyć mało. Dobra, nie rzucił za mną perły, dobrze. Na moje szczęście dobrze, ponieważ mógłbym polizać, gdyby za mną przy tryhardowi rzucił perełeczkę. Dobra, odknoko mnie, patrzcie to, jak on mnie odknoku wywuje. Dobra, jeszcze nułuję go cholerny z punchem. Nie wiem, co te punche mu dają. Denerwują mnie to odpunchowanie i patrzą. No i znowu do mnie strzela. Z jednej strony, ja wiecie, to jest taka taktyka, ale... Ach,
denerwuje po prostu w klepie. No i patrzcie, ja z nim refilą, on da mi się teraz strzelić z punchem. No. A wiem po co Tont robi, po prostu żeby nie polizał, ale patrzcie, z nim refila i on odruchowo już punch wyciąga. Dobra, padł mu koks, padła mu widzowie regenka z koksika. Dobra, on zjadł sobie koksika, dobrze, że odpuściłem jedzenie tego refka. Ja sobie zjadłem koksa, mam jeszcze jednego refa dodatkowo, padło mu bania w ogóle. Nie wiem, czy on to garnie. I zdedał, mi też padła bania. Jestem ciekaw, czy on miał 5-2-1. Nie miał chyba 5-2-1, to chyba jego miecz. No, 3, 6. Nie miał 5-2-1, to jednak się po prostu pomyliłem. O, niech on sobie tutaj weźmie elegancko itemy. Masz swoją główkę, Beniu. Więc było widzowie równo klepa, że tak powiem. No bo jemu i mi padła bania w tym samym momencie. A więc no. Także Chopin tu chyba jeszcze ze mną screena sobie eleganckiego robi. Ja sobie zaraz na bazę spieprzę. No i tepamy zaraz do kolejnej osoby. Dobra, moi drodzy, tepam do pierwszej osoby. Zobaczymy, gdzie mnie ona zaakceptuje. Z tego co widziałem, było tutaj dwóch. No właśnie, tak jak sprawdzałem chwilę wcześniej, dwie osoby są online w gildii. No i też dwie mnie od razu po prostu klepią. Tak o z buta. No dobra, rzucimy mały prezent, mianowicie w postaci rzucaka. A żeby mnie tu nie mogli w żaden sposób zakoblować, ja sobie tu w razie co kodry zapiszę, bo to po prostu zawsze fajnie mieć jakieś gildie do wbity na live, jak się wbijam. Tylko widzę, że oni tutaj hardują jakoś, nie wiem, jakieś krytyki to walą, chłop, co pery rzucaj, ja pierdzielę. Naprawdę nie wierzę w ogóle, nawet tu pery zaczął rzucać gdzieś w ścianę. Także nie, złe ziomeczki, oj, prawie polizałem, no ale na szczęście się nie udało. Znaczy, no wiecie o co chodzi, na szczęście, na moje szczęście się udało zjeść tego. Dobra, ten zjadł sokoksa, to co rzucimy drugiego rzucaka, a jak, amwojasz. Dobra, zmieńmy sobie sycika na szybkości. Najgorsze jest to, widzę, że wydaje mi się, że ja tu niestety polegnę. Polegnę dlatego, że z ich dwóch szybko mi set pada. Muszę się na któregoś sfokusować. Sfokusuję się chyba może na tego. On teraz nie powinien być na koksie. Powinien mu się skończyć, tego co mi się wydaje. Halo, dlaczego? A ten? Który z nich powinien być bez koksa? Ej, wydaje mi się, że któryś z nich powinien być bez koksa. To może ten jest bez koksa, halo. Coś mi się tu po prostu nie zgadza, widzowie, no bo... To ten jest teraz bez koksa? Ta, jest teraz bez koksa, ale... Nie wiem, dobra. Te sety i tak mi tak szybko pada, że ja tu polegnę niestety. Tak lewo widzę, trwa 1,5 minuty. Ej, czekajcie, tu jest jakieś wyjście, gdzie są moje perły? Dobra. Ambujesz, dobra. Szybko, perły jakoś. Przelecę przez tę perłę. Unlucky, kurde. To są właśnie widzowie. Ej, tu jest jakieś wyjście. Chwila. O Jezu, co oni za kuboid mają, jakiś tryhardowy. Wy. O co tu chodzi z tym kuboidem? Ja pierdzielę, szkoda, że nie mam takiego czegoś, moi drodzy, jak knockback. Mówię, nie będę brał knockbacka, bo po prostu... Po co mi knockback, jak mnie tak w nogi będą klepali? A nie spodziewajcie się, że nastąpi taka sytuacja, że chłopy mnie po prostu gdzieś tam jakiś taki kuboid dziwny. Coś dziwny, no dobry kuboid też. Ej, banią padło? Nie padło mu banią, myślę, że banią padło. No bo zmienił banię ten typek. Tu są jakieś beczka za mną jest. Tak myślałem, bo mnie tu knockują. A rzućmy sobie perełkę na szybkości. Ach, bo gdybym był trochę dalej ten typek. Bliżej, w sensie, bliżej tego, bliżej beczki, to może by wpadł. No i dupa. Padłem do beczki, no i niestety teraz ginę sobie. O, przeżyłem. Jedno serce, widzowie, pokrzamp. Patrzcie, będzie miał lowa i poliże. Nie polizał, bo nie miałem stręża. Gdybym miał stręża, typek by polizał, jeszcze mi się makro wyłączyło. Dobra, szkoda gadać. Dobra, moi drodzy, tepam do kolejnego ziomka. Jest to ziomek o niku Kosiarz. Jestem ciekaw, gdzie on mnie tepnie. Okej, okay, tepnął mnie gdzieś swój kub. Uuu, on ma duży ranking, 1800 rankingu. Ja go w ogóle kojarzę, tego Kosiarza, że go gdzieś widziałem na jakimś serwerze. Nie wiem, czy sami się z nim kiedyś po prostu jakoś nie klepałem. Nie wiem, co on zrobi, zmienia seta. To ja sobie też szybko zmienię seta, żeby mieć przewagę tych paru użyć. Nie wiem, czy coś to w ogóle da. Myślałem, że mnie tepnie, widzowie, w jakieś w nogi, czy coś takiego, w sensie w nogi. No, a, to co sobie zjadł. Dobra, będę miał nad nim przewagę, jakieś 3 sekundy regenki. Który to jest poziom? 28 poziom. Nie wiem, czy ten ziomek ma, widzowie, tutaj jakieś... skrzynki na dobierkę, to jest bardzo ciekawe, czy on jakieś tutaj skrzynki na dobierkę. Mam nadzieję, że nic takiego nie posiadam tutaj. Chociaż patrzcie, rozgląda się i szuka jakiejś skrzynki na dobierkę. Ja tu rzucę rzucaka po prostu. Czy on coś ma? Nie mogę podbić tej gili. Kurde, szkoda, że nie mogę podbić gili. A czy on nie ma koksów? Nie ma żadnych koksów schowanych. Miałem przez chwilę jakąś nadzieję, że może koks sobie schował ten kosiak tutaj, ale nie schował sobie niestety koksów. A! Nie wierzę w to!
On ani ja nie mieliśmy slota, żeby te koksy sobie dobrać po prostu. No niestety, widzowie, będzie tutaj decik, bo nie miałem jednego slota na dobierkę tych koksów. No mówi się niestety unlucky. Chyba, że jakoś taktycznie to rozegram, chociaż nie widzę, jakby to mógłbym rozegrać taktycznie. Chyba nie ma takiej szansy, żeby jakoś to taktycznie wytrzymać tego dwa koksy, no bo ona ma nade mną ogromną przewagę. Gdybym te koksy zebrał, no myślę, że gościa bym tu bez problemu sobie po prostu sklepał. No ale niestety nie zebrałem ich, więc będzie to deadzik. Chyba, że on jakoś cudem polizał, chociaż nie chce mi się to wierzyć. Też nie ma on tu żadnych bojek, żebym mógł po prostu uciec. Jak czekam, dobra. Zjadł refila? Dobra, ja sobie też zjem refila. I teraz w niego wjadę i nie wiem, czy on zje koksa od razu, czy będzie się na refila klepał. Koksa, dobra, zjadł koksa. Niestety zjadł koksika, byczek. No to cyk, widzowie. I będziemy go napieprzać z puncha. Tylko musiałbym go tam. Dobra. O to mi chodziło właśnie. Ale on są też tupery. O Jezu. Dobra, zadałem. Niestety, no kosiarz nie pokonał. Miał te dwa koksy, było blisko, żebym te koksy wziął ze skrzynki. Chciałem to przerzucić przed ciebie, ale przypadkowo wrzuciłem nad siebie. No dobra, mówi się trudno. No i tyle.